Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o wynikach naszych badań, które pokazują, co sprawia, że dzieci tradycyjnych katolików pozostają przy wierze, a co z kolei sprawia, że gdy wkraczają w dorosłość, od wiary odchodzą. Zapraszam. Ksiądz Pascal Schreiber, obecnie rektor naszego seminarium duchownego w Salzkofen, gdy był tutaj w Polsce, miał dla nas, dla kapłanów z Bractwa Świętego Piusa X, wykład, który był poświęcony przede wszystkim właśnie młodzieży, naszej pracy duszpasterskiej i czynnikom, które sprawiają, że młodzież pozostaje przy wierze, rozwija się w wierze i o tych czynnikach, które wręcz przeciwnie sprawiają, że młodzież od wiary odchodzi. A więc w krajach Europy Zachodniej nasze bractwo ma już większy staż, jeśli chodzi o pracę apostolską, dlatego też ma już całe pokolenia młodzieży, które niejako można badać, tak w cudzysłowie, to znaczy można je potraktować jako materiał do obserwacji na zasadzie tego, ile procent pozostało przy wierze, ile odeszło i można próbować na podstawie różnych okoliczności szukać, powiedzmy, że pewnego zrozumienia, skąd wzięła się ta czy inna decyzja później w życiu młodego człowieka. Oczywiście to nie jest taki determinizm, że jedno musi być koniecznie związane z drugim, natomiast bez wątpienia no, te czynniki zewnętrzne odgrywają dużą rolę i być może można właśnie na podstawie takiej obserwacji wyciągnąć pewne konkretne wnioski. Ksiądz Schreiber powiedział o trzech czynnikach. Trzy czynniki, które sprawiają, że młody człowiek pozostaje przy wierze i zostaje w dorosłym życiu gorliwym katolikiem. Spośród tych, którzy odchodzą od wiary, też jest zawsze pewien procent, który później wraca po 10-15 latach, a więc takie odejście też niekoniecznie oznacza, że taka osoba już na zawsze wiarę porzuciła. Jeśli chodzi o tą młodzież, która odchodziła, a wcześniej otrzymała, powiedzmy, tradycyjne katolickie wychowanie, tradycyjną katolicką katechezę, o tym też ksiądz Schreiber mówił, spośród tej młodzieży dosyć dużo wracała właśnie po wielu latach. Jednym z wyjaśnień bez wątpienia jest to, że jeśli jako w dzieciństwie otrzymali oni pewien fundament, nawet jeśli później coś poszło nie tak i doszło do takiego buntu przeciwko wierze, to ten procent powracających mimo wszystko był właśnie dosyć duży. Bardzo prawdopodobne, że właśnie miało na to wpływ to wychowanie, które odbyło się we wczesnym dzieciństwie. No ale teraz spójrzmy właśnie na te trzy czynniki, które sprawiają, że maksymalizują się szanse na to, że człowiek zostanie dobrym katolikiem. Jak należy te trzy czynniki rozumieć? Otóż każdy z nich daje niejako, tak powiedzmy trochę w cudzysłowie, ale jednak 33% szans na to, że młody człowiek po wejściu w dorosłe życie nie tylko nie osłabnie w wierze, nie tylko nie oklapnie w tej wierze, ale będzie regularnie praktykował i będzie w tej wierze wzrastał. Co to znaczy, że każdy z tych czynników daje takie 33%? Znaczy, że z tych badań, które przeprowadzono, wynikało, że tam, gdzie był jeden z tych czynników, którykolwiek, tam 33% mniej więcej tychże młodych ludzi faktycznie pozostawało przy wierze, regularnie ją praktykowało. Gdzie były dwa, którekolwiek z tych czynników, tam było to około właśnie 66%, a tam, gdzie były wszystkie trzy czynniki, to było to 99,8 czy 7%. Badanie, wydaje mi się, że przeprowadzono, oczywiście badanie, to może brzmi szumnie, w sensie to było nasze wewnętrzne badanie, nie było to prowadzone przez jakiś instytut, chociaż w sumie pewności nie mam, kto się tym zajmował, czy byli to tylko po prostu, nie wiem, księża, bracia, którzy w jakiś sposób to robili taki research, czy zostało wynajęte do tego jakieś studio, jakiś instytut. My mieliśmy to przedstawione tylko właśnie w formie, powiedzmy, że takiej ustnej, to znaczy ksiądz zrobił nam wykład, przedstawiał nam tego wyniki i nie pamiętam w tej chwili, czy było to
powiedzmy, zrobione jakoś tak zupełnie profesjonalnie, zachowując wszelkie rygory takiego badania. Natomiast jakby nie widzę powodów, żeby uważać je za niewiarygodne, bo intencja jego zrobienia tego badania była taka, żeby sprawdzić dla nas wewnętrznie, co sprawia, że młody człowiek dobrze został uformowany, co pomaga, co szkodzi. Jest to po prostu dla nas bardzo istotne i próba się tutaj oszukiwania po prostu donikąd by nie doprowadziła. A więc trzy czynniki. Jakie one są? Otóż pierwszy czynnik to harmonijne życie rodzinne. Cóż to znaczy? A może zacznijmy od tego, że badane były tylko i wyłącznie rodziny, które były tradycyjnymi katolikami, którzy regularnie praktykowali swoją wiarę. A więc w ogóle tylko o takich mówimy. Jakby w ogóle zastanawianie się, jak będzie z wiarą dzieci, których rodzice nie praktykują regularnie, jest jakby zupełnie innym pytaniem, tak? Bo to jest jakby no baza, fundament, a więc my tutaj wychodzimy z tego fundamentu i można zadać pytanie zupełnie inne, natomiast to było jakby już zupełnie inne badanie. Mówimy o takiej sytuacji, o takich dzieciach, później takiej młodzieży. I pierwszy z tych punktów to jest harmonijne życie rodzinne, co przez to było rozumiane, to znaczy czy sama rodzina, czy właśnie młody człowiek uważał, że w rodzinie, pomimo oczywiście wszystkich wad i tarć, zasadniczo rodzina żyła w sposób harmonijny. Co to znaczy? No to znaczy, że w praktyce miłość bliźniego, miłość małżeńska była praktykowana. To znaczy, że zasadniczo rodzina starała się, wkładała trud w to, żeby dobrze ze sobą funkcjonować, zgodnie ze sobą funkcjonować. Każdy był jako tako skłonny do pewnych ofiar właśnie ze względu na dobro tej rodziny. Brak tej harmonii oznacza taką rodzinę, która no jakoś tam funkcjonuje, natomiast nieustannie, wciąż na nowo są tarcia pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi, nieustannie, nie tylko na zasadzie, że po prostu czasem dojdzie do kłótni, że czasem dojdzie do jakiegoś tarcia, tylko jest to sytuacja, gdzie rodzina, powiedzmy, określa w ogóle swoje funkcjonowanie jako nieharmonijne, jako trudne, jako takie, w którym cały czas coś tam nie funkcjonuje. Przeważnie właśnie wynika to z pewnych braków w praktykowaniu miłości małżeńskiej przez małżonków, ewentualnie jakieś tam zaszłości, które sprawiają, że jest to bardzo, bardzo trudne dla rodziców. A więc harmonijne życie domowe jako, powiedzmy, taka okoliczność, taki matecznik, tak, jako środowisko, które sprawia, że człowiek po prostu może się dobrze rozwijać. Małżonkowie, którzy przejmują się tym, że sakrament małżeństwa ma być odbiciem miłości Chrystusa i Kościoła, i którzy faktycznie są takim odbiciem tej miłości Chrystusa i Kościoła, miłości ofiarnej Chrystusa i Kościoła. Tak można by to na takim teologicznym poziomie opisać, tą harmonię w życiu małżeńskim. Małżonkowie, którzy naprawdę codziennie walczą o to, żeby być tym odbiciem tej miłości Chrystusa do Kościoła. I oczywiście muszą to robić oboje. Dopiero wtedy będzie to faktycznie harmonijne i dopiero wtedy będzie to takim prawdziwym odbiciem, realizacją tegoż sakramentalnego cudu, można powiedzieć, bo jest w tym, oczywiście to jest to absolutnie cudowna rzecz. To znaczy to odbicie tej miłości Chrystusa i Kościoła, które realizuje się w sakramencie małżeństwa. A więc harmonia. I ten czynnik niejako sam już sprawia, że statystycznie 1/3 tych młodych ludzi później nie tylko że nie traci wiary, tylko pozostaje gorliwym, praktykującym katolikiem. Jaki jest drugi czynnik? Drugi czynnik to tradycyjna katolicka szkoła. Tylko takie były brane pod uwaga, a więc chodziło o szkoły, które prowadzi Bractwo Świętego Piusa X, to było nasze wewnętrzne badanie dla nas. No i znowu, tak, gdy te dzieci były posłane do tradycyjnej katolickiej szkoły, to dawało jakby taką kolejną 1/3 szansę. A więc gdy było harmonijne życie rodzinne i ta tradycyjna katolicka szkoła, w takie połączenie dawało już statystykę na poziomie właśnie mniej więcej tych 66%. Oczywiście to jest pewne przybliżenie, ale tutaj ksiądz przedstawiał te wyniki jako bardzo blisko oscylujące właśnie tej 1/3. A więc
Jest to już sporo, natomiast no wciąż jeszcze 66%, blisko 70%, no wciąż jeszcze ten procent tego odejścia jest dosyć duży, myślę, że można tak powiedzieć. I podejrzewam, że dla wielu to może być zaskakujące. Myślę, że jednak często tak myślimy, że o, jak już właśnie jej rodzina jest katolicka i posłała dziecko do katolickiej szkoły, to jakby to sukces jest gwarantowany. A tutaj w ogóle mówimy o czymś więcej niż katolicka rodzina. Mówimy o katolickiej rodzinie, która naprawdę tą miłością żyje, wzajemną miłością małżeńską i posyła te dzieci do tradycyjnej katolickiej szkoły. I tam nawet to jest 66%, powiedzmy, statystycznie. Jaki jest więc trzeci punkt, trzecia składowa, która sprawia, że już to prawdopodobieństwo szybuje do wartości bliskich 100%. Trzeci i ostatni punkt to jest kwestia towarzystwa. Konkretnie była badana nasza organizacja młodzieżowa. Badanie było przeprowadzone w niemieckojęzycznym obszarze, a więc chodziło konkretnie o KJB, czyli tą katolicką organizację młodzieżową prowadzoną przez Bractwo Świętego Piusa X. Tam ona jest prowadzona, można powiedzieć, na taką dużą skalę, czyli we wszystkich niemieckojęzycznych krajach istnieje to KJB, ta organizacja młodzieżowa. Przy każdej wspólnocie są te grupy, przy każdej praktycznie wspólnocie, być może są jakieś wyjątki, ale praktycznie przy każdej istnieją te grupy KJB, które właśnie zrzeszają młodych ludzi. I ta organizacja młodzieżowa stanowiła ten trzeci element. Tam, gdzie wszystkie trzy były, tam, gdzie było harmonijne życie rodzinne, katolicka szkoła i ta, powiedzmy, współpraca towarzystwa, powiedzmy, dobre towarzystwo, tam, gdzie były te trzy punkty, to wyniki były bliskie 100%. Pamiętam, że to była dokładnie jedna osoba, która spośród wszystkich badanych jakby zaniżyła ten procent, że nie doszło do 100%, która faktycznie przestała praktykować swoją wiarę, pomimo właśnie wszystkich tych trzech punktów. Natomiast widzimy, że to statystycznie jest już przypadek bardzo, bardzo rzadki. Myślę, że wyniki tego badania są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Otóż pokazują one, co jest kluczowe w takim katolickim wychowaniu. Pokazują niejako właśnie, można powiedzieć, taki trójskok tego katolickiego wychowania, gdzie zaczyna się to od rodziny, gdzie tam najpierw musi być nie tylko teoretyczny przykład dany, nie tylko teoretyczna wiedza dana, czyli to nie jest tylko rodzina katolicka, która wyznaje jakieś prawdy, tylko rodzina, która naprawdę praktykuje, nie tylko w tym sensie, że chodzi do kościoła, ale taka, która naprawdę w życiu codziennym daje ten przykład tej chrystusowej miłości. Ta rodzina, ci małżonkowie, którzy naprawdę walczą o to codziennie, żeby ich życie było realizacją tej miłości chrystusowej. I dopiero wtedy to daje naprawdę, powiedzmy, to, co jest potrzebne, to daje tą siłę, to daje ten impet wychowawczy do tego, żeby faktycznie stało się tą wielką składową, można powiedzieć, potrzebną, tym pierwszym skokiem potrzebnym do tego, żeby młodego człowieka do rozkwitu wiary doprowadzić. A więc tam to się zaczyna, ten matecznik, to życie rodzinne, harmonijne życie rodzinne, przesiąknięte tą łaską, która naprawdę działa w danym małżeństwie. Później szkoła. No skąd szkoła? Myślę, że jest to zrozumiałe. Młody człowiek, tak jest obecnie zorganizowany system funkcjonowania praktycznie wszystkich państw na świecie, a w Europie wszystkich, że młody człowiek spędza w szkole większość swojego czasu. Skoro tam spędza większość swojego czasu, oznacza to, że od pewnego wieku wpływ tego otoczenia szkolnego, wpływ nauczycieli, wpływ całego systemu szkolnego będzie miał kluczowe znaczenie, jak ten młody człowiek działa. Nie tylko w tym sensie, czego się uczy, to też ma znaczenie, ale również w tym sensie, jakie zasady tam obowiązują, czy one są jako tako wychowawcze, czy one są jako tako przestrzegane, jakie jest otoczenie, jacy są ci wszyscy koledzy, no to wszystko ma tutaj bardzo duże znaczenie. Wszystko to oddziałowuje na to, jak ten młody człowiek zostaje wychowany, także staje się to jakby kolejnym, tym drugim skokiem, drugim wielkim aspektem wychowawczym. No i trzeci skok, trzeci aspekt, czyli już to towarzystwo. Dlaczego ono jest tak istotne? Mówiłem już o tym w poprzednich moich wychowawczych materiałach, mianowicie szczególnie w okresie dojrzewania, od samego początku tego okresu, człowiek
musi, to jest jego wielkie życiowe zadanie w tym momencie, człowiek musi w pewnym stopniu zdystansować się od swojej rodziny, w pewnym stopniu, zdrowe to jest właśnie w pewnym bardzo określonym stopniu, może się to przerodzić w taki zupełny błąd wtedy, oczywiście zdrowe nie jest, ale zdrowym jest, że w pewnym stopniu się dystansuje po to, żeby zwrócić się ku swoim rówieśnikom. Jest to konieczny etap w rozwoju człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek musi stać się zdolny do tego, żeby stworzyć własną rodzinę, żeby się uniezależnić od swoich rodziców. I zanim się uniezależni tak finansowo, społecznie, musi się uniezależnić psychicznie. I na tym polega właśnie, na poziomie tym psychicznym, powiedzmy, tak w takim mega uproszczeniu, okres dojrzewania, na uniezależnianiu się psychicznym od rodziców. Dziecko, rozumiemy, tak, jest zapatrzone całkowicie w rodziców, oni są tym gwarantem bezpieczeństwa. Młody człowiek musi w pewnym momencie porzucić niejako ten gwarant bezpieczeństwa w pewnym stopniu, na takim psychicznym poziomie i jakby wyjść do tego świata tak niejako sam. I tutaj oczywiście roztropny wychowawca nie pozwala na to, żeby to było zupełnie, żeby on był zupełnie sam, ale też nie hamuje jego zupełnie. Tu obraz chyba od pani Bogny Białeckiej, obraz tego drugiego pilota, że rodzic w okresie dojrzewania powinien być jak drugi pilot, to znaczy powinien pozwolić temu dziecku, żeby ono to swoje życie wzięło w swoje ręce, ale jednocześnie cały czas jest z tyłu i w razie czego może interweniować, żeby w jakiś sposób zadziałać. To jest jakby już zupełnie inna kwestia, konkretnie jak powinno to działać w okresie wychowania. Odsyłam też do moich materiałów w Szkole Akwinaty. To jest taka playlista i tam są różne materiały o wychowaniu. Część z nich jest właśnie o tym okresie dojrzewania. W każdym razie w tym czasie człowiek szczególnie musi zwrócić się do jakiejś grupy. I wtedy to, co przekazali rodzice, musi być tak na poziomie tym psychicznym, powiedzmy, zweryfikowane. Musi być poddane próbie. Młody człowiek musi zadać sobie pytanie, aha, czy to, co mi mówili rodzice, czy ja faktycznie chcę tak żyć, jak oni mi to powiedzieli, czy ja faktycznie chcę. To jest pytanie, które człowiek musi sobie zadać. Jeśli go sobie w tym momencie nie zada, to rozwinie się patologicznie i później w życiu dorosłym to przyniesie straszliwe owoce. Więc musi sobie zadać to pytanie. Optymalnie jest, jeśli mówimy o tym, o sytuacji, gdzie rodzice przekazali mu to, co jest faktycznie dobre, piękne, no to optymalnie jest, że faktycznie powie, że tak. No i mówimy właśnie o tym, co zrobić, żeby tak powiedział, żeby tak rozpoznał, żeby prawdę rozpoznał jako prawda. Bardzo pomocnym jest właśnie dlatego ten trzeci punkt, żeby to otoczenie, to towarzystwo, już abstrahując od szkoły, ta grupa przyjaciół, z którą się spotyka, żeby ta grupa przyjaciół była grupą, która zasadniczo będzie go raczej prowadziła do dobrego niż do złego. Nie oznacza to, że ta grupa to mają być jakieś tacy w ogóle w cudzysłowie zakonnicy, którzy siedzą tylko i czytają świętego Tomasza z Akwinu i nic innego w życiu nie robią. Jest naturalne, że młody człowiek musi gdzieś wyjść, powiedzmy tak w cudzysłowie, trochę do tego świata, że musi pewnych rzeczy zakosztować. Ja nie mówię tutaj bezpośrednio o rzeczach grzesznych, po prostu o tym, że musi wyjść, pewne rzeczy czy zdobyć, zrobić pewne rzeczy, osiągnąć, musi z tymi młodymi ludźmi w jakiś sposób czas spędzać, jak najbardziej aktywnie, w zasadzie im aktywniej, tym lepiej, bez przesady, nie absolutyzujmy tej zasady, ale zasadniczo ta aktywność jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna. No i właśnie, gdy ta grupa razem faktycznie odkrywa pewne rzeczy i popełnia je, jednak zdarza się oczywiście, że popełnia pewne błędy, ale zasadniczo ta grupa wyniosła właśnie z domu rodzinnego mniej więcej to samo i zadaje sobie właśnie mniej więcej te same pytania, oni mogą sobie wzajemnie pomóc i szansa na to, że oni się faktycznie doprowadzą niejako tak wzajemnie do znalezienia tych właściwych odpowiedzi jest bardzo, bardzo duża. Nawet jak właśnie są tam jednostki, które powiedzmy bardziej od innych mają z czymś problem, jeśli grupa zasadniczo jest, powiedzmy, ukierunkowana we właściwy sposób, w tym dzieciństwie została ukierunkowana we właściwy sposób, to bardzo to tutaj sprzyja. I ta właśnie KJB, czyli ta organizacja młodzieżowa, bardzo dobrze to realizowała. To znaczy, może to daleko posunięty wniosek, ale no myślę, że z tego badania wynika, że zasadniczo ten cel, swój zamierzony cel osiągała. Teraz, co w praktyce można zrobić? Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o rodziców zatroskanych o swoje dzieci, zadbajcie o prawdziwą katolicką miłość w waszym domu, o silne pragnienie dobra drugiej osoby.
małżonkowie wzajemnie o silne pragnienie swojego dobra. Wzajemnie o silne pragnienie swojego dobra. Niech to będzie widoczne w słowach i w czynach. Niech w domu zapanuje właśnie harmonia podyktowana przez prawdziwą miłość. To jest teoretycznie najprostsze, a w praktyce może okazać się najtrudniejsze. Drugi punkt, czyli szkoła. Może okazać się, teoretycznie jest to dosyć proste, wystarczy posłać dzieci do katolickiej szkoły, w praktyce może okazać się bardzo trudne znowu, no bo jak? No bo jak? W sensie, jeśli ktoś ma możliwość posłać dzieci do naszej szkoły, zachęcam. Uważam, że jest w stanie ona spełnić tą funkcję, którą pełniły, powiedzmy, nasze szkoły badane, czy poddawane badaniom w tymże eksperymencie, w cudzysłowie, które tak luźno z pamięci zacytowałem. Natomiast jeśli takiej możliwości nie ma, co da się zrobić? Warto bez wątpienia rozważyć edukację domową. Myślę, że warto, żeby grupy naszych wiernych zgromadzone wokół naszych kaplic zastanawiały się, czy właśnie nie stworzyć jakiejś takiej grupy edukacji domowej, wzajemnie się wspierającej, być może organizującej sobie jakieś korepetycje, jakąś pomoc. Nasza szkoła oczywiście również prowadzi edukację domową i również już w tyle głowy mam taki pomysł na próbę tworzenia, powiedzmy, takiego schematu działania czy pomocy w tworzeniu takich grup edukacji domowej gdzieś na zewnątrz. Jest taki pomysł, mamy nawet dosyć poważnych ludzi, którzy chcą chętnie, żeby pilotowo to zacząć. Jest to dosyć duże przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że to się uda, że to wystartuje, że będziemy w stanie może tak tworzyć, powiedzmy, że takie rozsadniki, tworzyć takie miejsca, gdzie będą się gromadziły, powstawały takie grupy tradycyjnych katolickich rodzin, które chcą uczyć swoje dzieci w edukacji domowej, a którym my w jakiś sposób możemy pomóc i których te dzieci są oficjalnie wtedy zapisane w naszej szkole. Natomiast również bez tego, bez, powiedzmy, tej naszej organizacji, naszej pomocy, to jest możliwe, żeby tworzyć takie grupy, żeby się jakoś wzajemnie wspierać właśnie w takiej edukacji domowej. Edukacja domowa ma swoje wady i zalety. Nie należy się jej jakoś szczególnie bać. Należy poznać i wady, i zalety, i starać się wady zminimalizować, a zalety maksymalnie wykorzystać. To bez wątpienia jest zasadniczo rozsądne rozwiązanie. Jeśli chodzi o organizację młodzieżową, no przecież nie ma organizacji młodzieżowej takiej stricte bractwowej w Polsce. Już wielokrotnie polecałem w moich materiałach harcerstwo. Nasz szczep 153 w ZHR-ze, jest to szczep, który jest związany z bractwem, szczep, który ma tylko tradycyjną mszę świętą, jak najbardziej zachęcam. Zachęcam do tego, żeby do harcerstwa wstąpić znowu. Nie da się pewnie, czy bardzo trudno jest zrobić to gdzieś zupełnie z zewnątrz. Ten szczep funkcjonuje tutaj przede wszystkim w Warszawie i okolicach. Jest nasza krucjata eucharystyczna, ale ona raczej jest dla młodszych dzieci. Bractwo organizuje różne wydarzenia dla młodzieży, ale nie jest to właśnie spięte w taką jedną organizację młodzieżową. Co należy robić? To, co się da. To znaczy, co rodzic może w tej sytuacji zrobić. Oczywiście, że rodzic nie może powiedzieć dziecku, a masz się przyjaźnić z tym. A więc co można zrobić? Należy starać się wykorzystać wszystkie te możliwości, które konkretnie w naszej sytuacji do dyspozycji mamy. Jeśli właśnie chodzimy do jakiejś kaplicy bractwa w jakimś mieście, być może właśnie są tam organizowane jakieś spotkania ministranckie, być może tutaj jakieś koło rycerstwa niepokalanej, być może da się coś, a jeśli czegoś nie ma, to być może da się coś zrobić, zorganizować jakieś takie małe kółko właśnie dla młodzieży, tak żeby ta młodzież się spotykała. Ono nie musi być jakieś, to nie musi być stricte kółko młodzieżowe, kółko
pokutno-modlitewne. To nie musi być od razu jakieś właśnie quasi-zakonne zgromadzenie. To jak najbardziej powinno być właśnie młodzieżowe, na zasadzie, żeby ta młodzież mogła się spotkać, żeby mogła coś sensownego razem zrobić. Warto za czymś takim się rozejrzeć, a jeśli nie ma, to może właśnie spróbować stworzyć. Jak najbardziej polecam, żeby rodziny, które są tym zainteresowane, żeby właśnie pomyślały, porozmawiały ze sobą, później przyszły do księdza opiekującego się kaplicą, zaproponowały, że proszę księdza, może zrobimy takie i takie spotkanie, może chcielibyśmy, żeby ta nasza młodzież, żeby się dobrze poznała, żeby tutaj zawiązały się pewne przyjaźnie. Oczywiście to się da zrobić. Lepiej zaczynać jak najwcześniej, w sensie gdy się zaczyna dopiero ten okres dojrzewania, wtedy stosunkowo łatwo właśnie można młodego człowieka wysłać do takiej grupy i tam się mogą bardzo łatwo zawiązać pewne przyjaźnie. Nic na siłę, to znaczy gdy mówimy już o powiedzmy 16-letnim dziecku, które pod żadnym pozorem nie chce w czymś takim uczestniczyć, no to nie ma szans, żeby tam coś dobrego się zadziało. To musi być w miarę naturalne i w jakiś sposób zgodne z takimi naturalnymi, powiedzmy, tendencjami czy zainteresowaniami danego dziecka. Zawsze warto w takiej sytuacji wykorzystywać wszystko, co jest w jakiś sposób związane z liturgią, na przykład właśnie jeśli chodzi o chłopców, ministrantura, jeśli chodzi o dziewczęta, śpiew, stworzenie jakiegoś tam małego chórku, który zaśpiewa na przykład jakąś polifoniczną pieśń z okazji jakiegoś święta. Tego typu rzeczy mogą tutaj być przydatne. Więc jak widzimy, jest to dosyć ciężka praca, to znaczy, aby faktycznie stworzyć okoliczności, warunki możliwie sprzyjające do tego, żeby młody człowiek faktycznie wyrastał w wierze. Wymaga to pewnego trudu i najpierw tego w życiu małżeńskim i później w takiej organizacji życia. Tak, wymaga to pewnego trudu, wymaga to pewnej pracy, natomiast owoce są bez wątpienia tego warte. Mówimy o nieśmiertelnych duszach, o kwestii ich wiecznego zbawienia, a więc o rzeczy absolutnie najważniejszej. Nie ustawajmy w walce o zbawienie dusz, o dobro przyszłych pokoleń. Pamiętajmy o modlitwie również za tych, którzy gdzieś tam się pogubili, dla których być może jest już za późno, jeśli chodzi o te moje rady. Pamiętajmy również, że modlitwa rodziców właśnie w intencji swoich zagubionych dzieci też jest rzeczą bardzo mocną, choć wymagającą zwykle cierpliwości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.